Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shido, witam was w nowej serii. Tak, dokładnie, dobrze słyszycie, z Mind Scanners. I moi drodzy, ta gierka ogólnie została mi przez was polecona. Nie pamiętam, kiedy już to było, jak was się bodajże pytałem, jakie gry lubicie i tak dalej. Właśnie Mind Scanners chyba powiedział jako jedyny, który jest taki dosyć ciekawy do ogrania. Dlatego myślę, że jak najbardziej się nim zajmiemy. Ogólnie ja Mind Scanners kiedyś tam widziałem, ale naprawdę jakoś niedużo. Wiem tylko, że jesteśmy w dosyć utopijnym społeczeństwie, gdzie tak naprawdę wszystkie choroby psychiczne mogą zostać wykryte już wcześniej? Mniejsza. Zresztą zaraz się o tym dowiemy. Struktura. Pozdrowienia, obywatelu. Jak wiesz, twoja córka znajduje się obecnie pod opieką struktury. Została poddana kwarantannie w instytucie Zygnoki, jako że wykazywała objawy wysoce zakaźnej choroby psychicznej. Szczegóły jej choroby są objęte tajemnicą, ale zapewniamy cię, że jest w dobrych rękach. Za normalność umysłu. Struktura. Przepraszam, za normalność i umysłu. Okej. Okay. Pierwszy mindfuck. Czyli tak. Wniosek o odwiedziny u córki odrzucony. By mieć dostęp do Instytutu Zygnoki, musisz być skanerem myśli z trzecim stopniem obywatelstwa. Rozumiemy twoje obawy, ale nie ma powodu do niepokoju. Z powodu tych niedogodności, twoje utrzymanie jest zmniejszone o 2 kapoki. Struktura. Gratulacje, przyjęto cię do programu skanerów myśli. Załączamy zestaw sprzętu niezbędnego do pracy. Zawiera on radiofon, przez który będziesz otrzymywać dalsze instrukcje. Konstruktor dziękuje ci za twoje usługi. Za normalność i umysł. Struktura. No i chyba, kochani, zaczynamy. Pozdrowienia, skanerze myśli. Twoim zadaniem jest diagnozować i leczyć anomalnych obywateli struktury. Za każdą zakończoną terapię otrzymasz kwotę 15 kapoków. Kto na koniec dnia nie jest w stanie zapłacić utrzymania, jest wydalany ze struktury i zsyłany do strefy zewnętrznej. Ta mapa struktury pokazuje obywateli, którzy wykazują oznaki dziwnego zachowania. Spójrz, jeden z obywateli wymaga twojej uwagi. Idź złożyć mu wizytę. O matko, to będzie ciężkie. Stary park Wensona, dzielnica Interesy. Najstarszy park struktury i schronienia dla wielu dziwnych stworzeń. Wejdź do zewnątrz, okej? Roger jest prawdziwym miłośnikiem natury. Zna każde drzewo w strukturze i jest głównym konserwatorem parku trójkątnego. Ostatnimi czasy stał się coraz bardziej połączony z naturą. Uważa, że jest dębem. Więc tak, mamy tutaj ogólnie chorych, czy mamy tutaj ludzi anomalnych, że tak powiem, i my, jako skanerzy myśli, musimy sprawdzić, czy są, że tak powiem, bezpieczni dla strefy, czy nie. Jeżeli nie masz kasy na utrzymanie każdego dnia, wylatujesz do strefy zewnętrznej. I tak, księga niepoczytelności, przegląd dnia, koniec dnia, rozumiem, że tu możemy sobie zaraz skrócić, kapoki oraz nauka. Informacje o symptomach 3. Dobra, udajemy się do pacjenta. Otóż to jest pasek osobowości oraz pasek stresu. Ten obywatel został już skanowany. Ilość i typy jego niepoczytelności są wyświetlone tutaj. Zacznij terapię i usuń niepoczytelność przed upływem czasu. No dobra, tylko jak? Tylko jak? Skanować już go nie musimy, bo już jest skanowany, czyli terapia. No i co ja mam zrobić? Kiedy to było? Kiedy ja w to grałem? Ej, nie wiem! A, dobra. Okej. Okay. Usunęliśmy. No i co?
A, okej, okay, my to sobie zmieniamy. O Jezu, tu się będę lawił jak cholera. Oj, to będzie ciekawe. Rogi. Dobra, kapuję. Kapuję. Terapia ukończona. Plus 15 kapoków. Ja nie jestem dębem. Nie. To trochę głupie, prawda? Wydaje się, że spędzałem zbyt dużo czasu z roślinami. Lepiej pójdę odwiedzić przyjaciół. Dziękuję. Bardzo ci dziękuję. Dobra robota, skanerze myśli. Jako, że skanowanie umysłu jest nowym rodzajem terapii, technologia jest w dalszym ciągu podawana testom. Ale nie przejmuj się. Nasze metody są wysoce skuteczne. Żaden z obywateli nie wymaga już dzisiaj twojej uwagi. Odpocznij teraz i kontynuuj jutro. Koniec dnia pierwszego. Utrzymanie minus 7. No nie jest źle. Twoja córka jest uwięziona w pokoju. Usiłujesz otworzyć zamek, ale klucz się łamie. Córka krzyczy. Trzech obywateli wymaga twojej uwagi. Wybierz obywatela i przeprowadź skan umysłu, by określić jego niepoczytalność. Pamiętaj, bierzesz pełną odpowiedzialność za swoją diagnozę. O panie. Podróżuj 35, 50, 40. No to myślę, że do niej. Joanna Seaworth. Louis Fyziński. Nancy Wildford. Dobra. Joanna. Joanna, idziemy do ciebie. Podróżuj 35. Jesteś skanerem myśli, prawda? To pierwszy raz. Cóż, podłóż mnie do tych kabli. Usłyszymy mądrość tej twojej maszyny. Skan umysłu. No dobrze, skaner. Powiem ci, co widzę na ekranie. Mam nadzieję, że znajdziesz w tym jakiś sens. Zaczynajmy. Mały żółty kwiatek na klifie. Jest też wodospad. Czuję świeże powietrze. Mały żółty kwiatek na klifie. Jest też wodospad. Czuję świeże powietrze. Botanik tęskni za naturą. Tęskni za naturą. Dobra, pierwsze się udało. Urzędnik. Blokuje dojście do mojego prysznica. Z drogi do spotycznych dupku. Dziwko władzy. Martwa barakuda. Na myśl o wszystkich tych wyschniętych oceanach chce mi się wymiotować. Ma obsesję na tle owoców morza. Nie, boi się, co dba o morskie stworzenia. Okej. Okay. Ma obsesję na punkcie wody. Jej pragnienie H2O nie ma sobie równych, a jej obrazy, przepraszam, ryb i stworzeń podwodnych są niezliczone. Ma lekceważący stosunek do władzy i struktury. Poczytalny czy niepoczytalny? Dobra, dajmy niepoczytalny. Notatki. Typ niepoczytalny. Wodocholik. Ilość 5. Typy. Różne typy osobowości. Marzyciel. Oczekuję na terapię. Notatki. Gdzie to było? Tu jest. Znana w podziemnym światku artystycznym jako Aqua Yo. Joanna zebrała grono fanów w ciągu ostatnich kilku lat. Jej program jest niejasny, ale jej prace rozchodzą się po całej strukturze w stałym tempie. Ma obsesję na punkcie wody. Jej pragnienie H2O nie ma sobie równych, a jej obrazy ryb i stworzeń podwodnych są niezliczone. Ma lekceważący stosunek do władzy i struktury. To już czytaliśmy, okej. Okay. No dobra. Inicjowanie panelu niepoczytalności. Inicjowanie paska stresu. Osobowości, okej. Okay. Statystyki pacjenta zainicjowane. Bla. Gotowy do terapii, okej. Okay. Nie mówisz poważnie, skaner. Nie zrobiłam ci nic złego.
Twój psychotron wydaje się niestabilny. Unikaj czerwonych kul, inaczej terapia zestresuje twojego pacjenta. Jeśli chcesz zaprojektować nowe urządzenie, użyj lewego panelu, by dostać się do menedżera sprzętu. Tu? A. Wybierz urządzenie, które odpowiada typowi niepoczytalności twojego pacjenta. No dobra, to tak. Chcielibyśmy, może to? Buduj za 4 kapoki. Usuwa naraz do 3 punktów niepoczytalności typu wideo. Odwraca fale dźwiękowe naładowane z gnoką przez uszy pacjenta. Teraz myśliciel. Usuwa naraz do 3 punktów niepoczytalności typu tego. 70 czasu czy 35 czasu? 4 kapoki, 2 kapoki. Weźmy to. Dobra. Pokrętło fali. Kręć, by dopisać sekwencję oraz przycisk potwierdź, puść sekwencję. Kurde. Oj, to będzie ciekawe. No dobra, a jak już... Okej. I tak, potrzebujemy tego, tak, tego. Tak. Dobra. No nie, za szybko. Kapuję, o co z tym chodzi, dobra. Spada, rozumiem, tak? Ale jak to działa? Pyk, pyk. Nie. Nie słyszę tego. Dobra, walić to. Nie rozumiem tego. Widły. Widły, 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 to są widły. Dobra. Tak. Nie rozumiałem tego. Nie słyszę tego. Terapia ukończona, ale ledwo, ledwo. Tak. Moje pragnienie wody odeszło. Cieszysz się? Teraz będę musiała zmienić wystrój mojego pokoju. A teraz idź nerwować kogoś innego. Dobra, to były testy, spokojnie. Spoko loko. Dobra. Mamy 46 czasu. To niedużo. To niedużo. Może byśmy sobie zrobili jakieś urządzonko. A, nie możemy zbudować? A nie, bo nie mam czasu. Stroboszoker. Usuwa naraz do 3 punktów niepoczytalności typu dobra, bla, 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 bla. Już tego chyba też było sporo. Zwiększ moc. To urządzenie podłączone do krtani przekształca niepoczytalność na częstotliwość i usuwa je przez strony głosowe pacjenta. Uwaga, wymaga pewnej ręki. Przekręć pokrętło na maksymalną moc i moc łatwe i przyjemne. Boże, co ja się dzisiaj tak jąkam? Ja nie wiem. Nie wiem, co mi jest dzisiaj naprawdę. Dobra, ale mam kolejne urządzenie. Tak już dzisiaj chyba nic nie zrobimy, na nic nas nie stać. Mamy zablokowane zresztą, ej. Jak z nauką? Ej, czemu nie możemy sobie więcej kupić? Dziwne. Teraz potrzebujemy niestety tych punktów, ale czy my ich wcześniej też potrzebowaliśmy? Nie wiem. Chyba nie. Dobra, chcemy zakończyć dzień oczywiście.
Koniec dnia drugiego. Utrzymanie minus 7. Wezórka musi zostać w instytucie w celu dalszych badań. Jeżeli pozwoli się jej wrócić do domu, może stanowić zagrożenie dla siebie i innych. Ma się dobrze, nie ma powodu do zmartwień. Jest interesującym przypadkiem. Cała rodzina może być z niej dumna. To normalność i umysł, struktura. Okej, okay, kogo my tam mamy? To jest daleko. 50, 55 i 55. No w sumie to jesteś chyba najmniej taki oddalony. Jeden z najbardziej ambitnych studentów Uniwersytetu Durant. Przez całe życie Toby był modelowym obywatelem, jednak jego poziom ambicji cały czas rośnie. Zaczęło niepokoić jego rodziców. Miło mi cię poznać. Jestem Toby. Jesteś tu, by mnie skanować. Ja postaram się wypaść jak najlepiej. Oby ty już masz normalnie... O Jezu. Soczysty kolosowoc przekrojony na pół. Mówią, że powinno się jeść jeden kolosowoc dziennie. Ja jem je na śniadanie. Co niedziela ucieram 7 i przechowuję w butelkach. Krócej trwa ich konsumpcja. Brytne, prawda? Żalczo traktuje wskazówki. To fakt. Wygląda jak rzeźba, którą wykonałem jako dziecko. Byłem w tym całkiem dobry. Teraz nie mam na takie rzeczy czasu. Nigdy nie rozumiałem, jak niektórzy dorośli znajdują czas na hobby. Brak czasu na zabawę. Mój dyplom ze szkoły. Dostałem 100%. I nikt tego nie osiągnął, więc ja jestem trochę dumny. Ponad ambitny. Nazywanie tobie jego perfekcjonistą byłoby niedopowiedzeniem. Ten młody człowiek przestrzega zasad i wytycznych, jakby od tego zależało jego życie. Jest po prostu za dobry dla własnego dobra. No właśnie. Ten chłopak sobie nie zrobi krzywdy. Niepoczytalny. Ambiholik. Ty po słabości myślicie, oczekuję na terapię. O, no dobrze. Masz prawdopodobnie rację. Stać mnie na więcej. Zawsze można zrobić coś lepiej. Wypolerujmy ten umysł. Ojej, a ja nie sprawdziłem, dobra. To mamy, nie mamy tych kropek. Nie mamy tych kropek, to było to? Nie, to było to. Kurde. Fuck! Dobra, usunęliśmy. Myślę, że możemy jeszcze zmienić sobie na te jedne widły. Kurde, jakie to jest dziadostwo. Nie, zabijemy go, serio. Zabijemy go. Dobra. I kolejne majteczki w kropeczki. O fuck. Dobra, uznaliśmy teraz krzyże. Jezu, nie zabiliśmy go. Uff. Terapia ukończona. Plus 15 kapoków. Czuję się dobrze. Zrelaksowany. Powinienem wrócić na luz. Więcej spać? Byłem zdecydowanie zbyt ambitny. Nie ma sensu tego robić, jeśli nie jestem w stanie cieszyć się życiem. To wszystko zmienia. Dzięki. Przynajmniej o tyle dobrze.
Dobra, Louis F. Zieliński jest autorem bestsellerowej serii książek opowieści ze strefy zewnętrznej. Ostatnimi czasy jego wyobraźnia doprowadziła go do obsesji na tle jego własnych kreacji. Przyjaciele Nancy opisują ją jako miłą osobę, ale krąży plotka, że ma ciemną stronę, o której wiedzą tylko jej wrogowie. My już chyba nie zdążymy. A dobra. Zróbmy podróż. Skaner myśli. Ja... Proszę, pomóż mi, zanim moja stopa cię powstrzyma. Czy to groźba? Jestem tu, by ci pomóc. O, dziękuję ci, skaner. Dziękuję. Skan umysłu. Wybita szyba. Moja noga krwawi. Nie wiem, czemu ona robi te wszystkie rzeczy. Nie potrafię jej kontrolować. Po prostu nie mogę. Moja noga krwawi. To ta kontroli. Plansza zdobiona śladem mojego buta. Czerwonym. Przepraszam, nie chciałam. Moja stopa teraz się relaksuje. Czuję się lepiej. Impulsywne ataki. Moja stopa jest złamana. Tak bardzo boli mnie głowa. Mam tylko 5 lat. Moja stopa niedługo później przejęła kontrolę. Wkrótce zmieniła wszystko na lepsze. Trauma z dzieciństwa. Nancy stanowi zagrożenie dla siebie i innych. Jej autonomiczna stopa przez całe jej życie narobiła szkód na prawo i lewo. Nancy desperacko chce położyć temu kres. Niepoczytalny. Autokończyniak. Jezu, ile tego jest. Strażnik. Czekuję na terapię. Wiem. Nie jestem już w stanie tego wytrzymać. Proszę, poukładaj mi w głowie. Dobra, ale... Ja nie chcę na razie tego robić, bo my nie zdążymy. I tak, ogólnie potrzebujemy tego... Czy my to możemy... Właśnie, czy my to możemy jakoś naprawić? No bo to jest zepsute! Nie, to jest zepsute. To jest zepsute. Stroboszoker. Utrzymuje stan pacjenta w równowadze za pomocą wzmocnionego światła z Gnoki. Dobra. Postępuj zgodnie z instrukcją, by napełnić bezkomierz. Okej. Okay. Ustaw herce. Wybierz obszar. Napełnij. I włącznik. Ustaw typ światła. Prędko rytmu, jakie to jest porąbane. My się posramy. Teraz zbierasz wiedzy, przetwarza społeczność na naukę. No ale chciałbym sobie naprawić ten swój ten przyrząd, bo to jest ciekawe nawet. Dobra, koniec dnia. Wiemy, że struktura przytrzymuje twoją córkę. Możemy ci pomóc i wierzymy, że ty możesz pomóc nam. Pamiętaj, by dobrze opiekować się przypisanymi ci pacjentami. Nie niszcz ludzi, niszcz strukturę. Jutrzenka. Koniec dnia trzeciego. Trzymanie minus 7. Okej. Okay. Twoja terapia tak mi pomogła, że nie masz pojęcia. Spędziłem już trochę czasu z moimi przyjaciółmi. Dzisiaj poszedłem popływać, a później idziemy z Laną obejrzeć gołąbeczki. Życie jest zajebiste. Wysłałem ci wielką paczkę. Otrzymujesz olbrzymią paczkę i list. To wszystko moje pozostałe podręczniki. Bardzo czegoś ci się przydadzą. Wyrzuć wszystko, co niepotrzebne. Tobio Har. Zatrzymujesz kilka książek o budowie sprzętu.
plus 10 nauki. Uszanowania. Skanerzy myśli dostają ostatnie wiadomości od grupy terrorystycznej nazwanej Jutrzenką. Ci ludzie dążą do zniszczenia naszego społeczeństwa i trzeba ich powstrzymać. Czy kontaktowali się z tobą? No właśnie, i teraz pytanie. Czy my jako skanerzy myśli wierzymy to wszystko, co ten rząd cały nam mówi? A myślę, że chyba nie. Chyba nie będziemy współpracować z rządem, będziemy raczej z Jutrzenką. Więc nie kontaktowali się. W porządku. Jeśli otrzymasz od nich wiadomość lub jakiekolwiek inne podejrzane wiadomości, masz obowiązek nam to zgłosić. Zapewnimy ci ochronę za normalność i umysł, struktura. Dobra, mamy do ciebie... O Jezu, 80? Oni się przemieszczają? Nie mam teraz 15. No dobra, to idźmy najpierw do niego. Kasę mam na razie w miarę, no. Na 3 dni akurat. No. Jakiś czarujący wygląd. Pewności siebie to ci nie brakuje, prawda, skarbie? Teraz będziemy przepowiadać moją przyszłość. Pośpiesz się i... Zmierza tutaj dwójka Zoksonów. Zoksoni? To złokształtne bestie w skórzanych zbrojach. Bezwzględni żołnierze z Puldarą. Chyba nas ominęli. Dobrze. Co tam mówisz? Oj, ty jesteś niepoczytalny. Mury struktury widziane od zewnątrz. Wysokie i wspaniałe. Dzięki nim mogę spać spokojnie. Ale... Przysięgam, że widziałem dziurę w murze kilka tygodni temu. Naprawili ją, ale dwa irroki się przemknęły. Doświadczenie bycia poza ciałem cierpi na bezsenność, złudzenie poczucia zagrożenia. Fioletowe grzyby z Wazji. Wiesz, że zaczęły rosnąć w naszym mieście? Serio. Od razu mówię, jeśli pozwolimy im się rozrosnąć, nie wiadomo jakie choroby możemy złapać. Fikcjonalne zagrożenie. Wnętrze mojej starej szafy to znaczy szafę rodziców. Zinski senior często tracił panowanie nad sobą. Niektóre moje najlepsze opowiadania tu się narodziły. Pewnego razu otworzył się portal, a nie miałem odwagi do niego wejść. Eskapista. Nie wiem, co znaczy eskapista. Lubi się chować. Nie wiem, co znaczy eskapista, więc spróbuję. No i widocznie to było to. Vixi zajęła większą część płata czołowego Zinskiego, wypierając rzeczywistość. Cierpi na niebezpieczne i antyspołeczne przekonanie, że jego historie są prawdziwe. I pytanie, no poczytalny czy niepoczytalny? No wiadomo, nie, no jest niepoczytalny. 58 lat, pisarz. O kurde. 10. Marzyciel. Ale chyba nawet mamy takie rzeczy do zrobienia, prawda? Zbyt wiele rozsądku może być szaleństwem. Najbardziej szalonym jest widzieć życie, jakim jest, a nie jakim powinno być. No właśnie. I to jest coś innego. A nie, to mamy to. Mamy i to, i mamy i to. No, spróbujmy, ale... Dobra, to, cudo. No, udało się. Teraz, to. Włącz urządzenie. Jak włączyć to oko? A to nie jest to. Ej, co jest? Dobra, i chcemy teraz rozwalić... Czyż? To. Kurde!
Dobra, i zostały tylko i wyłącznie te 4, 5, nie wiadomo jaki jeszcze tam został. Fuck this shit. Nie wiem jak to operować. Włącz prawe oko. Włącz urządzenie jeszcze raz. Zabiłem go? Włączyłem. Włącz prawe oko. Gdzie tu jest prawe oko? Ustaw rytm na 1. A, dobra. To mi się chyba najbardziej podoba, wiecie? Jest szansa, że to zrobię. Było to, to było to. Ja takie klikacze byłem dobry kiedyś. Ale o Jezu. Terapia ukończona. Cóż, to nowy wspaniały świat. Wygląda na to, że będę musiał trochę bardziej się wysilić, żeby wymyślić nowe rzeczy. Ale dlatego nazywają to pracą, prawda? Okej, no udało się. Do ciebie już nie zdążymy definitywnie. 75 to akurat. Do ciebie też. Ale ciebie jeszcze możemy zdiagnozować w razie czego. Zmieniony projektant gier. No to dobra, pójdźmy tam i zobaczmy. Przepraszam. Nie widzisz, że jesteśmy w trakcie spopielenia? Musisz poczekać, aż ceremonia dobiegnie końca. Czekaj. Po ceremonii spopielenie kończy się rytualną frazą spopielone na wieki upamiętnione. Minus 50 czasu. Już nie mam i tak czasu, 0. Koniec dnia 4. Utrzymanie minus 7. Nie będę hamer. Otrzymujesz paczkę od pana Zińskiego. To jego najnowsza książka, gdy autorzy rozpadliny, Hilwak. Odbierasz książkę na pierwszej stronie. Onyksowy sztylet to zdradziecka broń. Właściwie użyta może przebić najtwardszy napierśnik z jaszczurzych łusek, ale uderz pod złym kątem, a pęknie rękojeść. Podobnie jak sam szermierz, pomyślała Diana, silny, zwinny, mający tylko jeden cel. Miej oczy otwarte. Kiedy nadejdzie czas, porozmawiamy ponownie. Przyjmuj wszelkie zaproszenia na urodziny. Jutrzenka. No dobra. O Jezu, ten jak daleko wyrąbał. Ale dobra, może od razu przeczytajmy, co on się to sobą tu reprezentuje. Ceniony projektant gier Richard Del Romeo jest najbardziej znany jako twórca cyfrowej gry karcianej Powerhand. Najlepiej sprzedającej się gry wszechczasów. Jego pycha osiągnęła nowy poziom, gdy zdołał się zająć się polityką. Wydaje mi się, że tutaj jest delikatnie mówiąc zbyt, no za bardzo pcha się do polityki, dlatego. Glenn stracił ojca w dzieciństwie i od tamtej pory mieszka z matką. Jest profesjonalnym tancerzem w kopule, ale zaniedbuje pracę, odkąd miesiąc temu jego matka zmarła. Do ciebie mieliśmy chyba jeszcze iść, tak? To idziemy, podróżujemy. Podróżujemy i zobaczymy, co tam. Co z tobą sobie zdziałamy? Okej. Okay. Więc tak. W ogóle najlepiej to ja sobie jakoś to porozdzielam, może? Mi się strasznie mylą te dwa. Oloki. To. I to mamy. I to też mamy. To nic nie potrzebujemy nawet. Terapia. Dobra, krzyżyki. To mi chyba najlepiej wychodzi, wiecie? To mi przypomina świecznik. Świecznik taki żydowski.
Odwrotnie. No właśnie, ja to źle po prostu interpretowałem. Dobra, teraz to. Włącz urządzenie złączone. Ustaw rytm na 3. Dołącz włącznik 9 razy. Kurde. Włącz urządzenie. Wyłącz urządzenie. Włącz urządzenie. Okej, okay, i teraz potrzebujemy jeszcze tego. To poszło w miarę. Terapia ukończona. No okej. O, patrz. Mogę znów kontrolować moją stopę. Szybko, nazwij mnie krzywonogą. E? Zrób to z przekonaniem. Krzywonoga. Ja, nic, to prawdziwy cud. Dziękuję ci bardzo. Okej, okay, no miło, miło, że ludzie się... no cieszą z tego, co robimy tutaj. Dobra, już dużo tam mi zostało. Pytanie, czy ten Romeo, jak teraz polecimy... Nie będzie znów tego, wiecie, spopielania. Kontynuujmy czyszczenie umysłu najsłynniejszego projektanta gier wszechczasów. Skan umysłu. Na szczęście nie. Zapis prawny. Pisanie nowych praw to jak dodawanie nowych kart w Power Hand. Zawsze trzeba się upewnić, że nowe zasady pasują do starych. Prawo jako zasady w grze. I balans sobie wręcz robi. Karna bransoletka. Na rękach wszystkich obywateli. Wszystkie identyczne. 3 przewinienia i zlecają ci dodatkowe prace. To za niezrównoważony system. Ludzie, którzy są bardziej obciążeni, łatwiej popełniają błędy. Więcej kar. Błędny krąg. Instrukcja. Prawo struktury. Wielce wadliwa i nieaktualna. Ludzie powinni wiedzieć, jak duże zastosowanie w społeczeństwie ma projektowanie gier. Moje przeprojektowanie instrukcji natychmiast przyniosłoby nam korzyści. Społeczeństwo zaprojektowane jak gra. Ale moim zdaniem to jest coś poczytalne. Umysł DeRomeo ma tyle poziomów, ile jego gry, ale nie jest tak zrównoważony. Sukces jego gier sprawił, że stał się arogancki. Wierzę, że może naprawić wszystko, nawet społeczeństwo, za pomocą umiejętności w balansowaniu gier. Mi się wydaje, że to jest poczytalne. Zepsuł się projekt, nie wymaga terapii, no właśnie. Pacjent jest poczytalny. Nie są wymagane dalsze działania. Plus 3 kapoki. To strata czasu. Przy okazji, ta metoda jest mocno wadliwa. Dzisiaj okazała się prawidłowa, ale jutro mogłabym mnie opisać jako megalomana albo jeszcze coś gorszego. Uważaj, komu przypinasz łatkę, skaner. Ja teraz żałuję, że cię tam nie zeskanowałem. Dobra, nie zdążymy już niestety. Tu chyba też nic już nie kupimy. No niestety. No niestety, dzień piąty. Widzę, że możemy cofnąć sobie. O, nie. Nic nie cofaj, nic nie cofaj. Dobra. Tak, chcę zakończyć dzień. Koniec dnia piątego. Utrzymanie minus 7. Standard, śpimy. Otrzymujesz małą paczkę od Nancy Wilford. Otwórz ją. W środku jest błyszczący bryloczek z butem i notatka. Mam nadzieję, że da ci to kopa energii. Pozdrowienia, Nancy. Nie możesz powstrzymać uśmiechu. Plus 20 czasu. Rasmussen. Wiadomość dnia. Wśród naszych obywateli narasta niepokój, bowiem zewnętrzniacy nadal gromadzą się pod murami naszego miasta. Ich intencje pozostają nieznane. Zgromadzenie rozpoczęło się 6 dni temu.
Dzisiejsze szacunki mówią o grupie 3000 wewnętrzniaków koczujących pod północną i południową bramą. Konstruktor odnosi się do tej kwestii w dzisiejszej wypowiedzi. Rozumiem wasze lęki, ale zapewniam was, że mamy sytuację pod kontrolą. Okej, okay, jak to wygląda? Na jakich to było bramach? To są tylko dwie bramy. Północna i południowa. Mhm. 25-30. No dobra, lećmy do tego Glena. Może go zeskanujemy przynajmniej. O, skaner myśli? Ja. Nie spodziewałem się tego. Matka cię wezwała. Cóż, wejdź do środka. Scenografia do baletu Łowcy. Drewniane filary wznoszące się i zanikające w mokrej leśnej ziemi. Wspaniała. Poluje ludzi, sztuka inspiruje seksualnie. O, jedna z filiżanek matki. Potłuczona, wścieknie się. Zły na matkę, boi się źle zachować. O, przepraszam. Nie mogę patrzeć na cmentarze. Lęk przed śmiercią. Glen uważa, że jego matka żyje i poświęca cały swój czas opiece nad nią. Jest uległy i zestresowany. Taniec to jego olbrzymia pasja, ale nie jest w stanie utrzymać pracy, gdy jest uwięziony w przypadek zmarłej matki. Nie jest coś poczytalny, przyjacielu. Hierotofobia. To jest 18. Dużo. Oczekuję na terapię. A co ty w ogóle, przyjacielu, tutaj potrzebujesz? Och, cóż, pewnie masz rację. Matka zawsze mówiła mi, że muszę się bardziej skupiać. Wiem, że stać mnie na więcej. Proszę, pokaż mi, jak mogę to osiągnąć. Okej. Czyli tak, mamy to, mamy też i to, i mamy też, nie mamy też tego. Kwadraty. To jest tu. 70. Może być tego dużo. Ale to spierdolę. Dobra, ja to kupię, ale moi drodzy, powiedzcie mi. Przycisk usuń myśl. Usuwa na raz do 3 punktów, to standard. Myślicie, że szyfruje myśli pacjenta i niszczy je po naciśnięciu przycisku. Użyj suwaków, by znaleźć myśl, a następnie usuń ją, jeśli jest negatywna, i zachowaj, jeśli jest pozytywna. Aha. Lokalizujemy tymi dwoma. Omiń albo usuń. Moi drodzy, powiedzcie mi, czy jeżeli skończy mi się czas podczas terapii, to czy ten pacjent umiera? Nie wiem, coś mu się dzieje. On już ma stresa, delikatnie nawet. No właśnie, no i moi drodzy, no robimy chyba z tego serię wiodącą. Więc oczekujcie tej gry oczywiście co drugi dzień. Co drugi dzień również będę przedstawiał wam jakieś tam kolejne indyczki, może wracał tam czy do minilansów, czy do czegoś innego i tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Hej, hej.